masz jeszcze tam dorzuć. Serio? Więcej się nie dało zapakować. Wiesz co, ja naprawdę cię rozumiem, jakbyś ty musiał to na plecach nosić. Co ci przeszkadza, że ja chcę być przygotowana na każdą okoliczność? Zamknąłeś drzwi? Tak, tak. A alarm włączyłeś? Tak. A te drzwi tam z tyłu domu zamknąłeś? Zamknięte są. Co znowu? Nie wiem, czy wyłączyłam lokówkę. Skoczysz, wyłączysz za mnie. Błagam cię, chociaż 5 minut bez pytań żadnych. Tato, chcę mi się siku. Jak już pójdziesz z Martin do łazienki, to byś sprawdził, czy żelazko wyłączyłam, dobrze? Mamo, jestem głodny. No i widzisz, Mati, 15 minut jedziemy. Cały talerz jajecznicy miałeś w domu. No mówiłam, że będziesz głodny, no. A ja jestem głodny na coś innego. O, nie, nie, nie. Nie. Żadnych hot dogów, żadnych słodyczy. Nie ma szansy po prostu. Hot doga to ja bym zjadł. Nie, nie, no. Czy wy mi to robicie na złość? Nie. Który jest mój? Dla Matiego z parówką, dla ciebie z kawanusem zostaje. Kawanus jest twardy. Maciek, jest mi zimno i jeszcze muszę do toalety skoczyć. Jeszcze z keczupem mi wzięłaś. Ja nie jem hot dogów z keczupem. Raz w życiu nie umrzesz od keczupu. Z keczupem możesz frytki mi wziąć, tak. I kolkę weź. I kawę jeszcze. Widziałam ptaka cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Tararam, tataram, tam, tataram, tarararam. Tarararororo. O, jesteś już? Jestem. Oszalałaś. Wiesz co, Maciek? Ciesz się, że mi w rękach zostały frytki, a nie gorąca kawa. I co, dobry kabanosik? Jakoś nie widzę odruchu wymiotnego. Ty nie, ale ja widzę. Co? Mamo, zżygam się! Może Mati, co się stało? Milenka zrobiła kupę! Może Maciek, musimy zjechać, ja muszę ją przewinąć. Jesteśmy na autostradzie. Parking jest za 30 km. Nie wytrzymam! Maciek, kończyło nam się OC i kończyło nam się AC. Czy ty wykupiłeś ubezpieczenie? Żartujesz sobie ze mnie. Wszystko, wszystko zawsze musi być na mojej głowie. Ale nie panikuj, kobieto, wejdź na BeSafe, 3 kliknięcia i gotowe masz ubezpieczenie. Maciek, ja nie mam żadnych BeSafe'ów w telefonie. Jedyna aplikacja, jaka jest mi do życia potrzebna, to Instagram. Ale nie aplikacja, tylko wchodzisz normalnie w przeglądarkę w telefonie. Mamo... Nie, Maciek. Koniec. Przesiadamy się. Przesiadamy się. Po prostu. Ale to są tylko 3 kliknięcia. Mamo... Nudzi mi się. Wolne masz do wyprzeć ten samochód. Weź ty się, człowieku, zajmij może ubezpieczeniem samochodu, dobrze? A mi daj prowadzić. Już ubezpieczyłem. Nie rób sobie ze mnie jaj, błagam cię. Mówiłem ci, że to moment jest. Co ty żeś znowu wytrzasnął? BEE SAFE. Kompensa założyła markę BeSafe.
Weźże, ruszaj się tym gratem! Maciek, wsadź ten nohal w ten telefon i zajmij się czymś! Ja prowadzę! No w sumie to dobry pomysł jest. Wybiorę nagrody za punkty. Za jakie punkty? Z ubezpieczenia. No, bon Allegro. Co by tu... lokówkę nie... żelazko nie... wiertarkę! Chcesz poprowadzić? Jak jedziesz, baranie? Maciek, weź się ogarnij, dzieci cię słuchają. No to nockę mamy z głowy. Kochani, mam dla Was super informację. Niezależnie od tego, czy macie aktualne ubezpieczenie, czy nie, sprawdźcie BeSafe i wejdźcie w link, który Wam zostawiam tutaj na dole w opisie filmu. Podajcie tam dwie proste informacje. Numer rejestracyjny Waszego samochodu i datę urodzenia jego właściciela i zobaczcie, jak szybko wyliczy się cena tego ubezpieczenia i ile punktów za nie dostaniecie, co później wymienicie na nagrody. A skoro o nagrodach mowa, to ja dla 10 pierwszych osób, które zdecydują się na zakupienie ubezpieczenia z tego właśnie linku, który tutaj na dole podaję, mam 10 super nagród specjalnych. Zestawy przetrwania dla rodziców podróżujących z dziećmi. W tych zestawach, oprócz super gadżetów, znajdziecie jeszcze mój autorski audiobook z moją bajką, czytaną przeze mnie, napisaną przeze mnie, Tima szuka przyjaciół. I do tej bajki dogram Wam takie indywidualne zaproszenie dla Waszych dzieci, oczywiście wymieniając imiona Waszych dzieci, do jej odsłuchiwania. No, także myślę, że trochę pomogę w tych podróżach z dziećmi. To co? To wskakujcie na BeSafe i łapcie nagrody, no i szerokości i spokoju podczas podróżowania z dziećmi.